Sala gimnastyczna przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Kutnie zyska nowy blask. Remont, który przewidziany jest na przyszły rok, będzie kosztował kilkaset tysięcy złotych. Sala gimnastyczna zbudowana została 20 lat temu. Budowana była przez 12 lat, od 1986 do 1998 roku. I przez te 20 lat praktycznie nic nie było robione tutaj, oprócz wymiany stolarki okiennej w tej dużej ścianie tutaj, na którą tutaj nam ładnie słoneczko świeci. Natomiast cały budynek przez te 20 lat nigdy nie był termomodernizowany. Dach jest nieocieplony, ściany są nieocieplone. Zakres prac będzie obejmował całkowitą wymianę stolarki okiennej, drzwi, termomodernizację, czyli docieplenie w całości budynku oraz dachu i wymianę centralnego ogrzewania. Oprócz tej termomodernizacji ja wystąpiłem dodatkowo z wnioskiem o zabezpieczenie środków na remont wnętrza sali gimnastycznej, na malowanie ścian, na uzupełnianie ubytków farby olejnej i na naprawę parkietu.